Ostatnio mój braciszek ożenił się i mogłem uczestniczyć w pięknym ślubie oraz weselu. Do ślubu mógłbym się odwołać, bo jak zwykle najciekawsze rozmowy odbywają się po północy, najbardziej szczere, wiecie o co chodzi na weselu, nie? Ale chciałbym przytoczyć fragment czytania ślubnego z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas. Tak szczerze, jak zastanowiłem się nad tym fragmentem, to w sumie przedstawia on taką wskazówkę do naszego życia, abyśmy postępowali drogą miłości. Tylko miłość to nie jest tylko uczucie męża do żony czy chłopaka do dziewczyny, bo niektórzy tak sobie wyobrażają miłość, że to jest tylko w związku. A miłość to tak naprawdę chcieć, aby inni mieli się dobrze, byli szczęśliwi. Nie mówię tu też, wiecie, o poświęcaniu naszego całego swojego życia dla dobra innych, żeby wszyscy byli szczęśliwi, ale próbujmy sobie chociaż wyobrazić, co by było, gdyby każdy człowiek dla innych chciał dobrze i to robił. Nie myślał wyłącznie o własnym dobru, lecz o dobru innych. Nie mówię, żeby tak robić od razu, ale tylko sobie wyobraźmy, co by było, gdyby tak się stało. Jaki świat byłby cudowny.